jedziemy na rodzinną wycieczkę. To będą niezapomniane wakacje. Proszę, zarezerwowaliśmy ultraluksusowe miejsca. Proszę pani, jest pewien problem. Ten lot jest wyłącznie dla dorosłych. Co? To niesprawiedliwe! Nie martw się, mamo, coś wymyślę. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tu zbyt niewygodnie. Gotowe, Molly jest już spakowana. Mamo, słyszałaś to? Zakaz wstępu dla dzieci! Nie panikuj, Aniu. Patrz, mamy całkiem pojemną walizkę. Jak chcesz, mamo. Wygodnie ci tam? Uff, to ciężki bagaż. Już prawie skończyliśmy odprawę. Czas zająć miejsca. Hej, jestem! Oczywiście, pani miejsca są w klasie ekonomicznej. To zbrodnia doskonała i nie musimy nawet płacić za bagaż. Ups, przepraszam, mój błąd. Czy ty w ogóle wiesz, z kim rozmawiasz? To ty nie masz żadnych manier. Przepraszam, nie rozmawiam z biedakami. Żegnam. Ugh, mam nadzieję, że już nigdy się nie spotkamy. Zaraz, to nie jest moja walizka. Jestem, mamusiu. Już jesteśmy? Kim jesteś? Jestem Molly. Wakacje są odwołane? Tak, kochanie. Myślę, że powinniśmy zawrócić. Wakacje bogatej mamusi też zaczynają się źle. I w jej kufrze jest coś dziwnego. Czy ty żyjesz? Nie zbliżaj się, słyszysz? O, pokażę ci. Ręce do góry! Nie zjesz mnie! Złoto jest tu bezużyteczne. Musimy wezwać ochronę. Tu, mam duże kłopoty. Dzięki Bogu, że jesteś, Rysiek. Widzisz ten kufer? To żyje! Poradzę sobie, proszę pani. Dasz radę, Rysiu! Pokaż mu! No dalej, wierzę w ciebie! Ale kufer jest zbyt silny. To totalny knockout. Przepraszam panią, starałem się jak mogłem. A, tam jest ręka! Mamo, jest tak, jakbyśmy utknęły w turbulencjach. O, nie jesteś moją mamą. A ty nie jesteś moją córką. To na razie będzie twój dom. Na pewno ci się tu spodoba. Nie sądzę. Wydaje się bardzo tanio. To wszystko jest takie stare i bez smaku. Czy ludzie tu w ogóle słyszeli o stylu? O, co to tu jest? Hej, dzieciaku! Może dobry obiad poprawi sytuację? Oczywiście, Molly, robi się. Tylko to, co najlepsze dla naszego gościa wysokiej klasy. Praktycznie całe jabłko. Obiad podano. Poważnie? Bardzo zabawne. Zamówię coś. Halo, chciałabym pizzę. Więcej niż jedną, jeśli można. Kurier już jest. Dziękuję. Trzeba tylko zapłacić. O, nasz budżet nam na to nie pozwala. To wszystko, co mamy. $1? No tak, smacznego dla mnie. A, racja. Proszę, pizza za dolara. Smacznego. Tylko jeden kawałek? To niesprawiedliwe. Tymczasem w bogatym domu nie ma problemów z jedzeniem. No, oprócz jednego. Aniu, gdzie twoje maniery? Ale dobre. Jeszcze nigdy nie widziałam tyle jedzenia w jednym miejscu. Co mówiłaś, mamusiu? Nic, nic, kochanie. Smacznego. Pierwsza zasada nastolatka. Zawsze zaczynaj dzień od selfie. Wow, ile lajków. To jest triumf. Ups, mój telefon. To jest katastrofa. Co się stało, Molly? Patrz, zepsuł się. Musisz kupić mi nowy. Uff, kochanie, chyba nie dam rady. Ale hej, mamy taśmę. Daj mam je naprawić. To się nie dzieje. A, taśma tym razem zawiodła. Nie ma ratunku dla tego telefonu. Molly, proszę, nie płacz. Mam inny pomysł. Będziesz miała swoje selfie. Do roboty. Zrobić fajną ramkę na Instagrama? To bułka z masłem. Wszystko gotowe. A teraz zapolujmy na lajki. Dalej
nie wstydźcie się! Nie zapomnij zostawić lajka! Kartonowe selfie. Co za styl! Molly ma teraz tonę serc. Prawdziwe życie jest o wiele fajniejsze niż socjale. Hej kolego, dasz mi lajka? O nie, co za hejter! Cóż, nieważne. Z jedną niechęcią sobie poradzimy. Ania chce wyrwać mleczaka. Użyje sprawdzonej naukowej metody. Chwytamy za sznurek, przywiązujemy ząb do klamki, a teraz zaczynamy! Mamo! Co jest, Aniu? Wszystko w porządku, kochanie? O tak, udało się! Wróżka Zębuszka przyjdzie dziś wieczorem i da mi kasę za ząb! Może pójdziesz do swojego pokoju, Aniu? Pora spać! Bycie matką jest stresujące. O, Rysiek, właśnie ciebie szukam! Gratulacje! Od teraz jesteś Wróżką Zębuszką! Idź i daj naszej dziewczynie nagrodę. Wedle życzenia, proszę pani. Zawsze chciałem być wróżką. Wszystko gotowe. Zróbmy to. Włóżmy ząb pod poduszkę. Mam nadzieję, że wróżka wkrótce się zjawi. Dobrze, że magia jest zawsze bliżej niż myślisz. Pozostało tylko zakraść się i zdobyć ząb. A oto nagroda, dzieciaka. Stój! Co masz w kieszeniach? Dzieci w tych czasach są okropne. To wystarczy? Nieźle, ale stać się na więcej, prawda? Dobrze, proszę. Interesy z panem to przyjemność, panie wróżko. Do zobaczenia. Mamo, to okropne. Wszystko w porządku, kochanie? Nie, wcale nie. Tylko spójrz na tego pryszcza. Jestem taka brzydka. Bez paniki, Molly. Jestem mistrzynią w wyciskaniu pryszczy. Nie ruszaj się. Nie ma mowy. To nie jest byle jaki pryszcz. Musimy wydobyć ten skarb. Mamy to. Diamentowe pryszcze. Co za znalezisko. Korzystajmy z tej szansy, póki ją mamy. Kochanie, chcesz trochę czekolady? Ja? Ale dobre. Idealnie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Pryszcze ładnie wychodzą. Dlaczego to zrobiłam? Nie mogę jeść tylu słodyczy. Molly, musimy natychmiast wycisnąć te wszystkie pryszcze. Żadnych ale. O, kochani, jesteśmy bogate. Patrz, to fortuna. Jej, teraz w końcu możemy zamówić pizzę. Nie każdy ma szczęście mieszkać z tak bogatą mamą jak Ania. Ona nie ma żadnych zmartwień. Z wyjątkiem rozwiązanych sznurowadeł. Uważaj, dziewczyno! Uff, mam cię. Patrz pod nogi. Mogłaś zrobić sobie krzywdę. Dziękuję bardzo, proszę pana. Nie zapomnij zawiązać sznurowadeł. Dzięki. Jest pan prawdziwym dżentelmenem. Miło jest robić dobre uczynki. Nawet jeśli jesteś biedny jak mysz. O, trzeba pomóc temu facetowi. W końcu jest taki miły. Mama Sylwia nie będzie miała nic przeciwko. To dla ciebie. Wow, jakie fantazyjne. I wygodne. To też dla mnie? Jesteś niesamowita. Jestem teraz bogaty. Dziękuję, dziękuję. Może filiżanka dobrej herbaty? Zrób sobie przyjemność. Najlepsi przyjaciele na zawsze. Pogoda jest idealna na herbatkę. Aniu, gdzie są nasze rzeczy? I co ty robisz z tą osobą? Musimy iść do domu. No, ale jesteśmy przyjaciółmi. Byłam w takim niebezpieczeństwie. Ale Lej wpadł jak prawdziwy superbohater. Uratował mnie. Oczywiście, że tak. To dla ciebie, młodzieńcze. W podziękowaniu za uratowanie mojej córki. A teraz, Asio, zabierzmy cię do domu. Co robimy, gdy nie mamy pieniędzy? Oczywiście malujemy więcej. Spłukana mama koncentruje się na grze w szachy. Mamo Polu, to dla ciebie. Fundnij sobie coś. Ile kasy? Na co ja to w ogóle wydam? Pokażę ci, chodź za mną. Idziemy do salonu piękności. Witamy, chcemy ułożyć włosy. I chcemy makijaż. I paznokcie. Ten salon jest absolutnie najwyższej klasy. Tylko to, co najlepsze dla klientek VIP-ów. A, Molly, to jest wspaniałe. Panie, piękno ma swoją cenę.
Aha. Oczywiście. Proszę, weź to, czego potrzebujesz. Żartujesz sobie? Są ręcznie rysowane. Niestety, nasz plan się nie powiódł. Ups. Będziemy musiały przełożyć zabiegi upiększające. Lepiej już chodźmy, Molly. Nie ma mowy, drogie panie. Będziecie musiały to odpracować. Wszystko ma tu lśnić. Dziękuję bardzo. Bogata mama jest zajęta swoją pracą, ale Ania jej pomoże. Zamierza teraz uszyć własną sukienkę. To nie może być takie trudne. Sylwia ma dziś ważny pokaz mody. Proszę, niech to się dobrze skończy. Oto nasza pierwsza modelka w sukience metaliczne szaleństwo. Ale krytycy mody nie są zachwyceni. To modowa katastrofa. Ten pokaz jest skazany na porażkę. Co to jest? Futrzany robak piorun? Wystarczy. Dość. Ale na publiczność czeka niezła niespodzianka. Ania przygotowała coś specjalnego. Cześć wszystkim. Jak wam się podoba moja sukienka? Co ty robisz, Aniu? Zniszczysz to. Niewiarygodne. Zdumiewające. To modowa innowacja. Bardzo przepraszamy, panie i panowie. A tak, ja jestem projektantką. Oklaski dla tej modelki. Dzięki, Aniu, naprawdę mnie uratowałaś. Czas, żeby dziewczyny wróciły do domu. Ten sam plan, co poprzednio. Wsadzenie Molly do bagażnika. O nie, tylko nie to. Przepraszam, kochanie, ale musimy. W porządku. Idealnie. Twoja mama zaraz będzie, Molly. Sylwia też już czeka. Proszę, niech nasza córka szybko wróci. Tak bardzo za nią tęsknimy. Patrz, ten kufer wariuje. Wygląda znajomo. Otwórzmy go. Molly, wróciłaś. Tak bardzo tęskniłam. Tak, czas znów żyć na wysokim poziomie. Teraz wszystko wróci do normy. Ale gdzie jest moja mamusia? Zapomniała o mnie? Wróciłaś na swoje miejsce, Molly? Ale gdzie moja Ania? Jesteś, kochanie. Mamo, tak bardzo za tobą tęskniłam. Te mamy już nigdy więcej nie zgubią swoich córek.